Siemanko, witam na GameNest. Ja jestem oczywiście Mako, a przed wami kolejny odcinek z serii... Dawno tego nie mówiłem. Ty, to on żyje jeszcze w ogóle? Bez kitu. Ale się postarzał. A kto to, na YouTube zawitał? Mógłby ktoś zapytać. Słuchajcie, moi drodzy, nikt inny, jakby ktoś nie poznawał, ja, czyli Mako, dzień dobry i witam was bardzo serdecznie. Tak, wiem co mówiłem, 2 tygodnie, może 3, ale mam nadzieję, że 2, a wyszło jak zwykle. Wiem, powinienem zadzwonić i napisać, zostawić wiadomość w skrzynce, maila wysłać, poinformować. Wiem, przepraszam, moja wina. No, ale cóż, słuchajcie, teraz wracam do was i w wielkim skrócie chciałbym wam przybliżyć, co się wydarzyło, dlaczego mnie nie było, a więc zacznijmy. Ekipa remontowa, która miała po jakichś 2-3 tygodniach wybyć, została jeszcze u mnie kilka miesięcy, po czym i tak w dalszym ciągu sam musiałem zrobić sobie ten pokoik, w którym obecnie nagrywam, aby powiedzmy pira z oko było mi wygodnie i żeby dało się zrobić to jakościowo fajnie. Następnym problemem, jaki się pojawił, było to, że mi się zepsuł monitor, więc musiałem sobie kupić nowy monitor. Jak sobie kupiłem nowy monitor, zacząłem się przymierzać do jakichś nagrywek, ale się okazało, że niestety mój komputer już troszeczkę emeryt i brakuje mu mocy. Więc musiałem kupić sobie cały komputer. No i generalnie rzecz biorąc, cierpię troszeczkę na brak czasu. I nic się na tą chwilę nie zmieniło i w dalszym ciągu nie mam za bardzo czasu, ale stwierdziłem, że kiedy wrócę w takim razie, to co nigdy nie wrócę, a ja powiedziałem, chcę wrócić. Tak. I postanowiłem. Dzisiaj to nagram. Dzisiaj się z wami przywitam. I jedziemy z filmikami. Także, moi drodzy, mam nadzieję, że zostaniecie ze mną, bo mimo tego, że się, jak widzicie, postarzałem, to mogę wam zagwarantować, że... Nic nie zmądrzałem, w związku z tym poziom będzie taki sam jak ostatnio. Także z tego miejsca dziękuję, że czekaliście i mam nadzieję, widzimy się w kolejnych filmikach na GameNest. Nawet nie wiecie, jak bardzo chciałem powiedzieć to zdanie. Na razie, cześć!